słoneczko z tej strony, Kura Workout. W ostatnich filmikach zostawiliśmy komentarze z pomysłami na filmy i dużo osób było za tym, żeby pokazać, jak nauczyć się stać na rękach. Wydaje mi się, że jest to bardzo odpowiedni moment, bo teraz wszyscy my siedzimy w domach, więc możemy na spokojnie albo i niespokojnie, ale próbować przynajmniej uczyć się stawać na rękach. I wydaje mi się, że jest to cel do osiągnięcia dla niektórych osób w granicach miesiąca, dwóch miesięcy, dla innych osób w granicach trzech miesięcy, pięciu miesięcy, w zależności od waszego wytrenowania, w zależności od tego, ile ważycie, no jakie macie predyspozycje, ale każdy może nauczyć się stać na rękach i dzisiaj będziemy się tego właśnie uczyć. Wiem, że taki filmik był już u mnie na kanale, ale i tak no po komentarzach zresztą widać było, że dużo osób chciało taki filmik, więc dużo jest osób nowych, które też nie cofa się do moich starych filmów, a też będę starał się przekazać troszeczkę nowej wiedzy, świeżej wiedzy dla osób, które są ze mną już od dłuższego czasu, więc wydaje mi się, że osoby, które są ze mną już jakiś czas, ale nadal nie umieją stać na rękach, ten filmik nadal będzie bardzo, bardzo pomocny. Także przed rozpoczęciem tradycyjnie łapka w górę, subskrypcja, kto jeszcze tego nie zrobił i koniecznie zostawiajcie pomysły na kolejne filmy pod moim komentarzem. Zostawiajcie komentarz pod moim komentarzem tutaj pod tym filmem i zapraszam też na kurawer.pl, bo jak widzicie mam na sobie nowy rash guard, nowy tank top i on już jest dostępny na sklepie. Na samym początku pokażę na szybko, jak wygląda stanie na rękach w miejscu. Na początku będzie forma taka, której raczej nie powinniście robić. Wiadomo, że będzie ciężko na początku uciec od takiej formy, bo jesteście osobami początkującymi, które dopiero się uczą tego elementu, ale od tego, co teraz jako pierwsze pokażę, uciekamy i potem pokażę lepszą formę, już taką, którą w miarę możemy trzymać. Czyli pierwsza forma jest taka, że barki są, jak widzicie, mocno wysunięte do przodu, jakieś nogi podgięte i jestem przede wszystkim wygięty w odcinku lędźwiowym. To jest bardzo obciążające i po prostu będziemy się wyniszczać na dłuższą metę, jeżeli będziemy właśnie w ten sposób stać na rękach. A druga forma jest taka, że staram się cofnąć barkami na linię z dłońmi. No i tak samo trochę spinać brzuch, trochę spinać pośladki. Nie mówię, że to musi być perfekcyjna igła, perfekcyjna linia prosta, bo sam takiej nie robię, ale chodzi o to, żeby nie obciążać tego odcinka lędźwiowego, czyli żeby tutaj jakieś napięcie występowało, a nie żeby te nogi swobodnie sobie dociążały nasz kręgosłup. Więc stajemy tak, jak wtedy, dajmy na to i z tej pozycji staramy się pierw barki cofnąć i wyprostować nogi do góry. Opa. W ten sposób mniej więcej. Nie musi być to idealne, jak mówię. Nikt się tego od razu idealnie nie nauczy, ale lepiej robić troszeczkę poprawniej, żeby trochę nam dłużej z tym zeszło, ale mniej sobie robić przy tym krzywdy. Okej, teraz co będziemy potrzebowali do treningu? Przede wszystkim chęci. Chęci są najważniejsze, żeby ogólnie nauczyć się tego, żeby być systematycznym w tym. To jest pierwszorzędna rzecz. Jeżeli chodzi o takie rzeczy materialne, no to warto mieć na przykład jakiś miękki kocek, coś w tym stylu na przykładu, do upadków, do asekuracji, żeby wam było swobodniej na psychice, no i w ewentualności, żeby też mniej bolało. Warto mieć też poduszeczkę, też przyda się do jednego ćwiczenia, więc na pewno każdy z was coś takiego ma. Tutaj mam też poręcze. Niekoniecznie to musicie mieć, ale jeżeli ktoś się chce uczyć na poręczach i na ziemi, no bo na poręczach można też robić inne elementy. No i przede wszystkim mniej obciążamy sobie nadgarstki. Dużo osób ma początkujących problem z nadgarstkami. Sobomobilność, czyli dajmy na to zakres ruchu, nie jest tak jak u mnie 90 stopni, tylko jest mniej więcej taki. Jeżeli wstają na rękach przy takim zakresie, dociążamy te ręce, żeby doszły do takiego momentu, bo muszą dojść, jeżeli stoimy na rękach do tych 90 stopni, a ogólnie z natury no nie powinny dojść, no to rodzą się wtedy problemy, rodzą się wtedy bóle. Tutaj w tym momencie nie mamy tego problemu, jak widzicie dłoń nam się nie wygina w ten sposób, tylko trzymamy w ten sposób, więc dla osób początkujących najbardziej takie paraletki są przydatne, ale jeżeli ktoś będzie dbał o rozgrzewkę, będzie dbał o mobilność nadgarstków, to też będzie dawał rady bez tych paraletek. Chcę przekazać dużo informacji w tym poradniku, żeby troszeczkę nadrobić poprzedni przy okazji, żeby było coś nowego, tak jak mówiłem. Rozgrzewka. Rozgrzewka przy staniu na rękach jest bardzo, bardzo ważna. Tak jak zawsze mówię, że rozgrzewka w treningu jest ważna, jest ważna. Wiadomo, przy pompkach, przy dipach, przy podciągnięciach jest to ważne, żeby się rozgrzać. Ale przy tamtych ćwiczeniach jednak wydaje mi się, że ryzyko kontuzji jest sporo mniejsze niż przy staniu na rękach. Więc jeżeli trenujemy stanie na rękach, jeżeli uczymy się tego stania na rękach, to rozgrzewka powinna być jeszcze lepsza. Więc przede wszystkim rozgrzewkę. Mam link w opisie, więc możecie tam sobie zobaczyć całą, ale tutaj na szybko też o niej opowiem. 5-10 minut powinniśmy dogrzać temperaturę swojego ciała, czyli różne pajacyki, burpisy, przysiady, wyskoki, truch w miejscu, coś w tym stylu, czy normalne bieganie, czy rower jakiś szybszy, dajmy na to, zrobić sobie kilka kółek, wrócić. Przede wszystkim rozgrzać organizm. Później drugi etap to jest dogrzewanie swoich
stawów, swoich mięśni poszczególnych, czyli wstanie na rękach przede wszystkim, oprócz innych partii mięśniowych, które tutaj nie będę wymieniał, powinniśmy się skupić na nadgarstkach. Moim zdaniem to jest najważniejsze wstanie na rękach, bo najwięcej osób ma z tym problemy. Wiem z doświadczenia, wiem, że dostaję od Was dużo wiadomości właśnie na temat nadgarstków, dużo osób, które się uczy stania na rękach, tym bardziej kobiet dla przykładu, które mają słabe nadgarstki, mają po prostu problemy z tymi nadgarstkami, bo nie są one mobilne i są przeciążane, po prostu. Druga sprawa, barki. Barki, jak wiadomo, cały ciężar spoczywa na barkach, wstają na rękach, więc na nich się skupiamy. I trzecia rzecz to jest kręgosłup, wiadomo, jakieś gięcia na boki, do przodu, do tyłu. Warto wprowadzić też jakieś ćwiczenia takie wprowadzające napięcie w naszym brzuchu, czyli zrobić sobie kilka hollow body, kilka brzuszków przed samym treningiem, tak żeby usztywnić sobie ten korpus, tak żeby on pracował podczas stania na rękach, a nie żeby był taki luźny, niezaktywowany i wtedy właśnie ta sylwetka będzie taka wiotka. Wszystko, żeby to było zaktywowane, mocno nadgarstka się skupiamy, mocno na barkach się skupiamy, żeby dogrzać, no i lecimy z treningiem. Jeżeli się zaangażujecie w tą rozgrzewkę, to możemy zaczynać z progresjami. Progresje to jest coś takiego jak etapy uczenia się danej figury, danego elementu i zawsze zaczynamy sobie swój trening od najcięższej progresji, którą jesteśmy w stanie zrobić na dany moment. I później robimy słabsze progresje w ramach tracenia naszych sił i na końcu robimy ćwiczenia wzmacniające, czyli ćwiczenia, które budują naszą siłę ogólnie do stania na rękach. Zaczynamy sobie na początku od progresji. Pierwsza progresja może wydawać się śmieszna, ale wydaje mi się, że dużo osób będzie mogło mieć problem z tym czymś. Warto poduszkę postawić sobie też po ścianę, żebyście nie przelecieli na plecy przypadkiem. Niby podstawowa rzecz, ale dużo osób ma problem. Robimy sobie trójkąt, czyli powierzchnia naszych dłoni, naszej głowy ma robić po prostu trójkąt. Czołem stoimy na głowie, nie na środku głowy, tylko na czole, żeby to lepiej kontrolować. Sztywna głowa, dobrze dogrzewamy kark też przed staniem na głowie. Palce szeroko rozstawione, dosyć dłonie szeroko, leciutko szerzej niż barki. I w ten sposób, tutaj nic nie będę widział, bo ta podróżka mi się wbija w oczy, ale i tak ogarnę. Wychodzimy sobie do stania na głowie. I tutaj też staramy się trzymać prostą sylwetkę, spięte pośladki, spięty brzuch. Już tutaj uczymy się naszej tak naprawdę sylwetki podczas stania na rękach. Jeżeli tutaj ją dobrze opanujemy, wiadomo, że w stanie na rękach będzie ciężej, ale już będziemy mieć jakiś tam zalążek. I jeżeli chodzi o trzymanie naszego ciężaru, powinien on rozkładać się mniej więcej po równi, czyli trochę na głowie powinniśmy być obciążeni, w sensie czuć nasz ciężar i trochę też na rękach. Ale jeżeli damy nogi troszeczkę bardziej w tą stronę, tak jak ja przed chwilą stałem, czyli bym stał troszeczkę pod kątem, wtedy bardziej bym obciążył nasze nadgarstki i również barki, więc osoby, które chcą się na tym skupić, też mogą sobie robić takie wariacje. Trochę tak postać, troszeczkę pod kątem, żeby też wzmacniać nadgarstki i wzmacniać barki. Oczywiście po solidnej rozgrzewce to robimy. To jest pierwsza progresja, najłatwiejsza. I lecimy pozycja pike, czyli wchodzimy sobie do kąta 90 stopni, proste łokcie tutaj bardzo ważne i staramy się głową schować między barki. Jeżeli nie damy rady, bo niektórzy są nierozciągnięci, no to możemy robić i taką pozycję. Ważne, żeby mieć proste łokcie, no i żeby te nadgarstki nas nie bolały. Jeżeli nas nie bolą, to spoko. Trzymamy sobie. Każde progresje możemy sobie robić, dajmy na to po 10-15 prób. I tak jak mówiłem, zawsze zaczynamy od najtrudniejszej. Na razie pokazuję od najłatwiejszej, coraz cięższe, ale zawsze zaczynamy od najtrudniejszej. I potem w ramach tracenia naszych sił schodzimy sobie na lżejsze progresje, które damy radę zrobić z poprawną techniką. Na moim sklepie Kurauer.pl mamy też takie usztywniacze. Są to elastyczne usztywniacze, dosyć szerokie, na rzepy, które fajnie tutaj usztywniają nasz nadgarstek i też jakby trzymają ciepło ciągle, czyli nie tracimy tego ciepła w obrębie stawu naszego tutaj i naszych mięśni. Oczywiście nie jest to rzecz, która mega Wam pomoże. Może troszeczkę Was uchronić od bólu, ale to i tak nie jest tak, że jeżeli to założycie, to możecie trenować z bólem. Chodzi o to, żeby pierw zmobilizować swoje nadgarstki. To jest jako taka malutka pomoc w ramach, nie wiem, 20-30%, ale przede wszystkim skupiamy się na mobilizacji, rozciąganiu naszych nadgarstków. Nie stosowanie takiego sprzętu tylko i wyłącznie, to jest dodatek, a nie rzecz pierwszorzędna. Pamiętajcie o tym. Teraz będę się trochę przesunąć te moje zdobycze, żeby nie walnąć, ewentualnie walnę w to, ale mam nadzieję, że się wyrobię. Mam wyczucie w miarę, więc spoko. Kolejna progresja, trzecia. Stanie na rękach pod ścianą. Niby łatwe, ale dużo osób ma z tym problem. Przede wszystkim, gdzie kładziemy dłonie? Dłonie powinniśmy starać się kłaść jak najbliżej tej ściany. Oczywiście trudno będzie nam na początku stawiać je bardzo, bardzo blisko ściany, no ale też nie kładźmy je pod takim kątem, bo wtedy stoimy jak krzywa wieża w Pizie, czy jak to się tam nazywa, nie? A to nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby jak najbardziej ten pion trzymać i żeby nie wyginać się tutaj w odcinku lędźwiowym. Jeżeli już, to bardzo malutko,
ale panować nad tym. Więc stajemy sobie mniej więcej jakieś tam 40-50 cm od ściany. Jak się wybijamy? Szerokość barków, rozstaw naszych dłoni, proste łokcie. Ciągle łokcie są zablokowane, nie mogą nam się one uginać. Przede wszystkim musimy się skupiać, żeby one były proste. Jedna noga dosyć blisko, tak żeby wybicie było mocne, druga jest wymachowa. I teraz hop. Ja akurat mam wyczucie, jak widzieliście, no wybiłem się praktycznie nie dotykając tej ściany. Na początku pewnie będzie wyglądało coś takiego, albo jeszcze gorzej, wasze wybicie. Ale spokojnie, każdy od czegoś zaczynał, każdy się uczy. I na początku możemy wybijać się mocno, ale potem z czasem i przybliżamy dłonie do ściany, czyli robimy sobie pewnego rodzaju utrudnienie. Mniej się wyginamy w plecach automatycznie, bo mamy mniejszą możliwość tego wyginania się w plecach, czym jesteśmy bliżej tej ściany. A po drugie uczymy się też tego, żeby nie walić nogami w ścianę mocno, bo jeżeli będziecie uderzać mocno, to jeżeli zrobicie to bez ściany, po prostu wywalicie się na plecy. Nie dacie rady tego zatrzymać, bo będzie to mocna siła, której nie nadgonicie. No chyba, że będziecie już bardzo dobrze zasuwać na rękach, to wtedy to ogarniecie. Ale początkujące osoby muszą przede wszystkim się nauczyć tego, jak się w ogóle czuje człowiek do góry nogami, mieć proste łokcie, mieć wzmocnione nadgarstki i nauczyć się wybicia w miarę takiego dobrego, że tak powiem, czyli takiego z umiarem, nie za lekko, żeby nie wracać na nogi, ale też nie tak mocno, żeby walić na ścianę. To sobie rozłożę ten mój niby kocyk, chociaż ten kocyk to jest... On mnie nie zamortyzuje, wy to sobie ogarnijcie coś bardziej miękkiego. Nawet może być kołdra na przykład, która jest bardzo miękka, będzie zawsze wam na psychice łatwiej. Kolejna rzecz, jeżeli już fajnie sobie ogarniecie nawet to stanie na rękach pod ścianą, to wybijanie, żebyście nie walili tymi nogami o ścianę, w miarę delikatnie dotykali tej ściany dla przykładu, czy nawet czasami będzie was cofało, to już jest ok. Możecie przejść do kolejnej progresji, czwartej. Czwarta progresja wygląda tak, że wybijacie się do pewnego momentu, nie dochodząc do pionu i wracacie na nogi. Hop, hop. Tutaj przy wybiciu warto nacisnąć palcami w ziemię od razu. Zobaczcie. Mam tak palce, jak naciskam w ziemię, to cofa mnie w tamtą stronę. Jeżeli ja naciskam palcami w ziemię tutaj, wbijam je, to cofa moje ciało całkiem tam, czyli nie daje mi polecieć na plecy. Jeżeli to poczujecie, chociaż trochę, to już będzie dobrze. Na początku i tak nie uczymy się stać na rękach w miejscu. Na razie uczymy się chodzić, ale teraz to, co pokazuję, to jest wyczucie już tego samego, co pod ścianą robiliśmy, ale bez ściany. To wiadomo, jest strach troszeczkę większy, ale staramy się wychodzić i cofać. Może być ze zmianą nogi, hop. Powietrzu, hop. Hop. Kinga mówi, że się odetnął, bo wyglądam jak burak. Prawdopodobnie tak. I dużo z was pewnie też będzie miało problemy z ciśnieniem, czyli będziecie mieć czerwone głowy, ale to jest norma, człowiek z czasem się do tego przyzwyczaja. Też wiadomo, że trzeba oddychać podczas stania na rękach, robi sobie odpowiednie przerwy pomiędzy próbami, tak żeby no, być rzeźkim, tak? Do każdej próby, żeby panować, mieć czystą głowę. Kolejna rzecz, upadki. To jest bardzo ważne. Przed nauką chodzenia na rękach powinniście się nauczyć tych upadków. Bo tutaj jeszcze, co robiłem progresję wcześniej, nie była ona zagrożona aż tak upadkiem, bo chyba, że nie ogarniacie wybicia, ale jak widzieliście, ja się wbijam albo do pionu, albo trochę przed pionem, czyli zawsze wracałem na nogi. Nigdy nie było tak, że gdzieś tam przeleciałem na plecy i właśnie chodziło o to w tej progresji, którą pokazałem przed chwilą. A teraz pokażę wam, jak upadać, bo to jest bardzo ważne. Zobaczcie. Pierwszy upadek, właśnie to mi się przyda do tego pierwszego upadku. Wychodzę sobie do stania na rękach. Na przykład chodzę, czuję, że lecę plecy, to uginam ręce i robię fikołek. Ale to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, więc uważajcie z tym upadkiem. Tego nie zalecam robić, to tylko jest dla osób, które faktycznie będą potrafiły to zrobić. Wiedzą, że będą potrafiły to zrobić. Ja na przykład wiedziałem o tym, tak? Wchodzę sobie, robię chwilę i robię upadek. Lekkie ugięcie, broda do klatki i koziołkuję do przodu. Łatwiejsze upadki, najczęściej spotykane i takie, które najczęściej się robi, które są bezpieczniejsze niż ten tak naprawdę, chociaż na ten też czasami po prostu musimy zrobić taki upadek, bo czasami ugną nam się łokcie, jak mamy mniej siły, jesteśmy już blisko ziemi i nasze nogi ciągną nas za plecy, wtedy nie mamy praktycznie wyjścia, musimy podchylić tą głowę i zrobić to, co zrobiłem przed chwilą, ale w większości przypadków, jeżeli mamy wyprostowane łokcie, ale po prostu ciągnie nas na plecy, to wystarczy, że zrobimy tylko to, to już nam niepotrzebne, wystarczy, że zrobimy to, zobaczcie, chodzę na rękach, ciągnie mnie na plecy, skręcam się na bok. Jedną rękę kładę dalej i robię skręt w biodrze i w barkach. Spójrzcie jeszcze raz. Chodzę, kładę i na bok sobie upadam. W drugą stronę tak samo to działa. Chodzę, kładę i spadam na bok. Czyli nie daję
mojemu ciału polecieć na plecy, wywrócić się po prostu jak decha i uderzyć na plecy, bo to jest nieciekawe doświadczenie. Jak już dobrze opanujecie sobie te upadki, to możecie sobie zacząć próbować chodzić na rękach, bo chodzenie na rękach jest łatwiejsze niż stanie na rękach w miejscu, bo stanie na rękach w miejscu wymaga od nas więcej siły w przedramionach, pracy palcami, więcej techniki, a chodzenie na rękach jest coś na podstawie tego, że podążamy za tym, gdzie lecimy. Oczywiście z czasem możemy to kontrolować, w sensie odbijać się rękoma, napinać mięśnie tak, żeby jakby w jakichś tam określonych kierunkach iść, ale na początku to wygląda tak, że po prostu nadganiamy ruchy tam, gdzie leci nasze ciało. Jeżeli przeciążamy się za plecy naszymi nogami, bo zazwyczaj tak jest najłatwiej. Ogólnie jak plecy nas ściągną, nogi nas ściągną za plecy, czyli tak jakbyśmy na plecy mieli się wywrócić, to stanie w miejscu jest łatwiejsze, chodzenie na rękach też jest łatwiejsze. Dlatego dużo osób ma ugięte kolana, bo te nogi ciągną troszeczkę za siebie. Oczywiście jest to też ryzykowne, bo wiadomo, że można się wywrócić, ale ogólnie łatwiej utrzymać balans, bo jeżeli lecimy na brzuch, czyli cofamy się do pozycji tej wyjściowej, czyli tutaj, to jeżeli ja lecę już w tę stronę, to do tyłu cofać się na rękach jest ogólnie ciężej, jakby ciężej złapać balans. Wiadomo, że każdy też ma inaczej, ale na ogół tak jest. Teraz, jeżeli chodzi o stanie na rękach, chodzenie na rękach, to pokażę Wam, o co w tym wszystkim chodzi. Jak już mamy ogarnięte wybicie, to wybijamy się i możemy się wybić z lekkim takim naddatkiem, czyli tak, żeby nas od razu pociągnął do plecy i żebyśmy zrobili ten pierwszy krok. Jeżeli damy radę to zrobić, wybić się, zrobić pierwszy krok, to teraz ćwiczymy to samo, ale ruszamy drugą ręką. Czyli wybijamy się i drugi krok. Jak widzieliście, teraz automatycznie już w głowie mam zakodowane, że muszę nadgonić i ta druga ręka poszła mi, czyli ten drugi krok automatycznie. I teraz jak to ogarniemy, musimy też mieć wyczucie. Bo jak damy zbyt duże kroki, to zobaczcie. Jestem pod takim kątem. Jak jestem pod takim kątem, to już nie wyratuję się, bo nogi mnie nie ciągną, nie zrobię kolejnych kroków i po prostu upadnę na nogi. Więc musimy też ograniczać te kroki, czyli nie robić jakichś mega długich, tylko czasami sobie robić takie krótsze te kroczki. Szybkie, ale krótkie. To jest najlepsze, bo wtedy łapiemy szybko balans w danym czasie. Co z nami się dzieje, tak reagujemy. Jeżeli nauczymy się tego, no to możemy właśnie zrobić sobie wybicie, mniejszy krok, znowu mniejszy i hop. Jeżeli nas ściągnie potem na nogi, czyli tak jak teraz, bo dostawiłem ręka do ręki, bo lekko pochyliłem w tą stronę, cofnęło mnie, to robimy krok w tył. Hop, hop, o. I nogi znowu lecą za plecy i znów. Wyłapujemy. Tam gdzie lecimy, tam chodzimy rękoma. To nie jest takiego nic skomplikowanego, kwestia tak naprawdę wyczucia. Dosłownie jest to samo z dziećmi. Dzieci uczą się chodzić, no to na początku wstają, na dupę wywalają się, gdzieś tam na bok i tak samo jest przy chodzeniu na rękach. Tutaj pokazałem głównie przód, tył, bo te ruchy są takie główne, można powiedzieć. Oczywiście występują też jakieś zachwiania na boki, w zależności od tego, jak to napina ciało, czy jest jakiś tam skrzywiony podczas stania na rękach i tak dalej. Którą rękę mam słabszą, wtedy też trzeba na boczki tutaj sobie próbować chodzić. No i dochodzimy do siódmej progresji prawdopodobnie, czyli finalnej progresji, którą jest stanie na rękach w miejscu. Jeżeli ogarniemy dobrze chodzenie na rękach, czyli to, co pokazywałem przed chwilą, robimy to na prostych łokciach, ogarniamy, praktycznie nie zmieniamy swojego położenia, czyli dajmy na to, ustanowimy sobie jakiś tam przedział, nie wiem, 1,5-2 metrów, kwadrat, czyli 2 na 2 metry i na przykład mieścimy się w tym kwadracie, jakiś tam dywan mamy czy coś w tym stylu, nie wychodzimy poza dywan, tylko już ogarniamy, jak te kroki stawiać, dosyć szybko, sprawnie wszystko robimy, 30 sekund, 40 sekund potrafimy tak chodzić na rękach. Moim zdaniem wtedy jest moment dopiero na naukę stania w miejscu, bo stanie w miejscu jest trudniejsze. I teraz co do stania w miejscu, zobaczcie, progresja siódma. Podchodzimy sobie do ściany tak jak wcześniej, staramy się tutaj już przy tej progresji mieć dosyć blisko dłonie. To już nie mogą być dłonie tak jak wcześniej tam, gdzie uczyliśmy się dopiero wybijania samego, ale muszą być dłonie tutaj, żeby odzwierciedlić to, co będzie się działo bez ściany. Bo to jest bardzo ważne. Czyli tak, jesteśmy tutaj dosyć blisko ściany. Teraz Kinga, będę Cię prosił, żebyś podeszła, pokazała na dłonie. Wybijam się do góry. Jestem w tym momencie i zobaczcie, jak teraz jestem oparty o ścianę, jak nacisnę dłońmi, to moje nogi będą się odrywały od ściany, czyli będę leżał w kierunku brzucha. Zobaczcie, teraz nie będzie nagrywała Kinga dłoni, tylko moje stopy i naciskam dłonie tak jak przed chwilą, w tej chwili. O. Widzicie? I Wy też musicie to osiągnąć, czyli naciskaniem w ziemię odrywać Wasze stopy. Ja mogę nacisnąć tak mocno,
że moja sylwetka wróci do stania na nogach. Ale trzeba robić to też z rozsądkiem. Tak jak mówiłem w krokach, że nie możemy robić zbyt dużo kroków, bo w końcu nasza sylwetka będzie pod takim kątem i upadniemy z powrotem na nogi. Tak samo tutaj nie możemy nacisnąć zbyt mocno palcami, bo polecimy na nogi, wrócimy po prostu na te nogi. Żeby to ogarnąć, to już właśnie potrzeba tego miesiąca, dwóch, czasami trzech miesięcy, czasami pięciu miesięcy, w zależności od waszego wytrenowania i od tego, jak często będziecie trenować. Bardzo, bardzo często trzeba po prostu próbować. Może nie jakoś mega długie treningi, ale przede wszystkim częste. Codziennie, co dwa dni to jest minimum, żeby się tego dobrze nauczyć. Pokazałem wam, co zrobić, żeby z nogami stąd wrócić na ziemię, czyli naciskamy palce, czyli jeżeli lecimy na plecy, w staniu na rękach w miejscu, bo oczywiście to samo mogę sobie zrobić tutaj. Jeżeli mnie teraz ciągnie na plecy, to ja sobie naciskam na podłoże i wybraniam. Ale robię tylko to od czasu do czasu. Nie robię ciągłego wciskania, bo jeżeli bym ciągle wciskał, to ja bym wrócił na nogi, tak jak przed chwilą. Tylko robię to pulsacyjnie, od czasu do czasu. Jeżeli czuję, że mnie bardziej troszeczkę przyciągnie, to pyk, naciskam, wyrównuje mnie. Ciągnie mnie znowu za plecy, pyk, pyk i wyrównuje. Ale co zrobić, jeżeli właśnie już lecicie na nogi i chcecie w drugą stronę polecieć? To już jest cięższa sprawa, dlatego zawsze mówiłem, że nogi lepiej mieć troszeczkę za siebie, w sensie łatwiej, tak? Łatwiej nam po prostu to trzymać równowagę, zarówno wchodzenie na rękach, jak i wstaniu na rękach w miejscu, bo tak po prostu jest. Lepiej nam się układa środek ciężkości naszego ciała, jest nam wygodniej, łatwiej złapać równowagę, ale jeżeli lecimy na brzuch, czyli w tę stronę, z której się wybijałem, to jedyna rzecz, jaka jest, to możemy albo ugiąć lekko ręce i zanurkować barkami, tak jak widzicie, o, w ten sposób ruch. Tylko to już jest dosyć siłowe, więc odradzam, lepiej trzymać balans na palcach, czyli być ciągle przechylony w tył i utrzymywać to napięcie. A druga rzecz, to jest po prostu oderwanie palca od ziemi i przejście na same poduszki. I też z lekkim ugięciem naszych łokci, zanurkowanie naszymi barkami do przodu i też praca nóg jest ważna. Jeżeli lecimy w tę stronę, to wiadomo, że nogami też staramy się wygiąć troszeczkę i pociągnąć za plecy. Tak to wygląda. Wcześniej paralelek nie używałem, a mówiłem, że można je używać, jeżeli ktoś ma problem z nadgarstkami, bolącymi nadgarstkami, to te paralelki będą lepszym rozwiązaniem, więc pokazuję też progresję stania w miejscu na paralelkach. To, co robiłem przed chwilą na rękach pod ścianą, to jest pierwsza rzecz, a później jak ogarniemy przy ścianie już to odbijanie nóg od tej ściany i już od czasu do czasu łapanie jakiegoś tam balansu bez dotykania ściany, możemy zacząć próbować powolutku na ziemi bez tej ściany po prostu. I tak jak było balans w staniu na rękach na ziemi, czyli naciskanie palców tak, żeby cofać się w tamtą stronę, albo lekkie uginanie łokci i nurkowanie barkami oraz ciągnięcie nogami za plecy, żeby polecieć w kierunku na plecy. Tak samo tutaj na paralelkach, jeżeli sobie stoimy, to wybijam się i jak lecę w tamtą stronę, czyli na plecy, to robię coś takiego. Czyli podnoszę tył i wbijam tę część dłoni w paralelkę. A jeżeli znów lecę na brzuch, czyli cofam mnie do pozycji startowej, to podnoszę przód. Tak to wygląda, hop. Zobaczcie na pracę mojej dłoni, hop. Lecę na plecy mocno, to wbijam, hop, i spadam. I jeszcze jedna ważna sprawa, jeżeli chodzi o stanie na rękach. Podczas stania w miejscu starajcie się wyciągać na barkach do góry. Czyli stopami ciągnijcie do sufitu czy do nieba, jeżeli trenujecie poza domem. Czyli jak jestem w tej pozycji, to zobaczcie, w tej chwili moje barki są takie lekko wysunięte i nie jestem wyciągnięty na barkach, a w tej chwili teraz będę się wyciągał, czyli hop. I bardziej już tutaj linię trzymam, moje barki też są bezpieczniejsze i ogólnie taka sylwetka jest lepsza, nauczycie się lepiej stać na rękach, będziecie dłużej stać na rękach, bo mniej siłowo będziecie stać. Jeżeli się wyciągniecie na barkach, to wtedy jakby blokujecie się i wam będzie lżej. Oczywiście trudniej się troszeczkę nauczyć tego, ale jak się już nauczycie, to będzie. Mam nadzieję, że wam się przydało, mam nadzieję, że będziecie trenować i że chociaż kilkanaście lub kilkadziesiąt, a może kilkaset osób podczas tej kwarantanny całej w Polsce, czyli temu, że siedzimy w domu,
nauczycie się stać na rękach w miejscu, czy chodzić na rękach, to będzie już naprawdę duży sukces i mam nadzieję, że dużo osób się zajawi tym i będzie robiło to systematycznie, bo tak jak mówiłem, systematyka to jest podstawa. To, że upadniecie kilka razy, to nic nie znaczy, każdy upada i tak samo jak mówiłem, dzieci uczą się tak samo, upadają, ale w końcu kiedyś się nauczą i każdy nauczy się kiedyś stać na rękach również. Zachęcam do zostawienia łapki jeszcze raz, do subskrypcji, zapraszam też na sklep kurauer.pl, na którym znajdziecie m.in. usztywniacze nadgarstki, paraletki, które pokazywałem, ale są też poręcze do treningów domowych, do dipów, drążki na ścianę, drążki rozporowe, gumy pomocnicze, bardzo, bardzo dużo akcesorii treningowych do kalisteniki, do treningów domowych, więc wbijajcie na sklep. Mam też dla Was zniżkę na wszystkie suplementy firmy Olimp, na kod KURA macie minus 20% na cały asortyment, który znajdziecie na sklepie olimsport.com. Link macie w opisie do tego sklepu, macie też do mojego sklepu, więc możecie sobie łatwo przejść i pamiętajcie o rozgrzewce, tam też będzie link do tej właśnie rozgrzewki. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, siła z Wami i do kolejnego odcinka. Puh.